Wszyscy jesteśmy naprawdę bardzo przejęci. My w Polsce też musimy zdać być może najtrudniejszy egzamin od niepamiętnych lat. I nie chcę epatować polskiej opinii publicznej zbyt mocnymi sformułowaniami, ale uwierzcie mi Państwo, sytuacja, w jakiej znalazła się Europa, Ukraina, Polska, wymaga skupienia energii, maksymalnej solidarności nie tylko z Ukrainą, ale także całego polskiego narodu, bo te wyzwania, które są przed nami, są naprawdę pierwsze tego rodzaju od kilkudziesięciu lat i dlatego jestem tak bardzo tym przejęty, bo sytuacja jest naprawdę krytyczna. I chcę to bardzo mocno podkreślić. W tych dniach, w tych tygodniach ważą się losy Ukrainy. I nie muszę nikogo przekonywać, że to znaczy, że także nasze losy się ważą. Każdy taki atak w przestrzeni publicznej, wsparcie putinowskiej narracji jest zdradą stanu. I mam nadzieję, że zarówno protestujący, jak i wszystkie służby będą wyciągali z tego właściwe wnioski. My nie będziemy tolerowali tego w żaden sposób. Między nami mówiąc, bo akurat w pamięci pozostaną obrazy tej wielkiej bitwy, tej kampanii. To chodzi o tą scenę, między innymi, gdzie pan Macierewicz wyprowadził prawie sierpowy panu Kamińskiemu, tak? Generalnie ukarali się dość solidnie sami siebie, no bo całe życie być w polityce i przejść do historii jako figury dość komiczne, to chyba jest kara najcięższa. Ale oczywiście takie kary porządkowe, organizacyjne też są chyba jak najbardziej uzasadnione. Ale nie chcę tu wychodzić przed szereg, jak prezydium. Jak mnie też kiedyś może ukarają, to też będę musiał to zaakceptować. I myślę, że będę gotowy do precyzyjnej odpowiedzi, jakie czynniki wpływają na to, że benzyna mogła być relatywnie tania, kiedy była kampania i pan Obajtek, i dlaczego tak te ceny podskoczyły, kiedy pan Obajtek powoli żegnał się z władzą. Nie mam tu konspiracyjnych teorii, ale mam nadzieję, że do końca marca powinniśmy mieć wstępne odpowiedzi, jakie działania są możliwe w obrębie spółki, aby ceny paliwa były niższe niż w tej chwili.